najbliższej przyszłości urządzenia zmienią się bardzo. Urządzenia będą zdecydowanie bardziej inteligentne, będą odpowiadały na potrzeby użytkownika, które ma w danej chwili. Urządzenia będzie można blokować i odblokowywać zdalnie, będzie można nadzorować ich pracę, ich efektywność. Będziemy mogli z odległości tak naprawdę sprawdzić, jak pracuje nasza kosiarka w ogrodzie. Urządzenia wyposażone w inteligentne baterie, które będą informowały użytkownika o stanie pracy urządzenia, będą pozwalały na jego blokowanie lub odblokowywanie. To wszystko spowoduje, że sposób użycia tych maszyn będzie się zdecydowanie zmieniał. Już dzisiaj są dostępne aplikacje, na przykład na telefony komórkowe czy zegarki inteligentne, które pozwalają nam sprawdzić lub też zlecić odpowiednią pracę, na przykład kosiarce do trawy, która w sposób zupełnie zautomatyzowany pielęgnuje nasz ogród w domu. Jesteśmy w stanie zdalnie sprawdzić, gdzie jest, co robi, jeżeli na przykład zmieniają się warunki pogodowe, zlecić jej na przykład powrót do garażu. Przyszłość to między innymi rzeczywistość rozszerzona. Na przykład nożyce do żywopłotu wyposażone w osłonę twarzy, na której operator będzie mógł obserwować w czasie rzeczywistym parametry zarówno maszyny, jak i pracy, którą będzie musiał wykonać. Ale dzięki temu również i firma będzie mogła nadzorować pracę, którą wykonuje pracownik. Będzie widziała, w jakim jest miejscu, będzie widziała postępy pracy, będzie na przykład wiedziała, że jest potrzeba udzielenia pomocy w przypadku, gdyby taka potrzeba zaistniała. To wszystko dzięki wykorzystaniu zarówno technologii takich jak połączone baterie, jak i rzeczywistość rozszerzona w osłonie twarzy. Connectivity to nie jest przyszłość. Już dzisiaj dostępne są rozwiązania, które pozwalają na to, aby w czasie rzeczywistym monitorować pracę urządzeń, aby analizować jakość pracy operatorów, aby analizować efektywność wykorzystania urządzeń i dzięki temu optymalizować koszty, które firma będzie w stanie ponosić. Takie rozwiązania dostępne są już dzisiaj.